jesteśmy po sezonie lotowym już, blisko wystaw, już po wystawach okręgowych, przed wystawą ogólnopolską. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie rezultaty osiągnęliście w tym roku swoimi gołąbkami. No cóż, witam kolegów. Sezon nie mieliśmy łatwy, aczkolwiek no, u nas tutaj w sumie wypadliśmy nieźle, może nie tak dobrze jak w zeszłym roku, ale wyniki mamy w miarę zadowalające. W lotach gołębi dorosłych, poddziele praktycznie w tych tradycyjnych mistrzostwach pierwszej trójce jesteśmy, a w kategoriach, w większości kategorii wygraliśmy i także w okręgu tam też złapaliśmy się w kategorii A chyba na drugi wicemistrz okręgu, w D tak samo wicemistrzostwo okręgu, no i w lotach gołębi młodych mieliśmy trochę więcej szczęścia i wylataliśmy mistrzostwo okręgu i wicemistrzostwo regionu trzeciego Katowice, także ten sezon był niezły, no i w mistrzostwach polskich chyba na siódmej pozycji się złapaliśmy, także że to w pierwszej dziesiątce to nie jest zły wynik. Wiadomo, nie aż tak dobry, ale ogólnie jestem zadowolony z tego trudnego sezonu, jaki był. No i mamy tu parę gołębi, które szybko fruwały, także mogę, ja je tu później zademonstruję, pokażę z jakiej linii, z czego. I także ogólnie jesteśmy zadowoleni, mimo trudnego sezonu, jaki tu na południu Polski był. A na jakich produktach, w dalszym ciągu na produktach elity? Cały czas produkty elita i tutaj raczej nie będziemy zmieniać. Uważam, że te produkty spełniają wszystkie nasze wymagania, nie mają ceny jakiejś chorej i nie są przereklamowane przez tak jak firmy zachodnie, które po prostu narzucają nam jakieś tam ceny. I uważam, że te produkty będą w przyszłości podawane i nie będę tutaj raczej zmieniał. Miałeś w sezonie jakiekolwiek problemy z adeno albo z jakimś... To znaczy z młodymi zwykle nam się trafia, aczkolwiek w tym roku nie mieliśmy typowy objaw adeno. Troszkę przed sezonem nas tutaj grzyby przyatakowały, ale opanowaliśmy to dzięki klinice w Kobie. Tomek Borkowski tu podjeżdża, robi wymazy i tutaj za to chciałbym mu podziękować. Czasami się tam konsultuję z nim odnośnie prowadzenia, jeżeli coś, jakieś problemy zdrowotne. A adeno nas tu w tym roku nie dopadło w jakiś drastyczny sposób. Taki delikatny, nie było jakichś skutków takich, że jakieś padnięcia albo że gołębie mocne załamanie formy. Aczkolwiek działo się to wszystko przed sezonem lotowym, także tu mieliśmy komfort. A w zeszłym roku w ogóle nie mieliśmy adeno. Wydaje mi się, że tutaj odnośnie adeno to no, nie mamy dużych problemów. Tak jak na innych gołębnikach się słyszy, nie? Oczywiście w sezonie lotowym my profilaktycznie podajemy pierwsze dwa dni po locie od razu przeciwko adeno, no bo wszyscy doskonale wiemy, że pierwsze loty w oddziele to jest masakra, po prostu 80% gołębi w kabinie sorry na adenowirusa i tutaj nie ma już po prostu możliwości czekać, że nasze nie będą chorowały, tylko profilaktyka jest od razu dwa dni. Jeżeli trzeba, to trzy dni, żeby po prostu uratować się, żeby zapobiec. Kiedy zacząłeś w ogóle trenować? Kiedy zacząłeś wywozić te gołębie? Zwykle do końca maja, początek czerwca są zaciemniane, to jeżeli już jest początek czerwca, pełny dzień mają, zaczynam je trenować i pierwsze te treningi zaczynają się w połowie czerwca. Po prostu pierwsze koszowanie wieczorem do kosza, rano przed gołębnikiem wystawione, odlot z tego kosza na drugi dzień. Podobna sytuacja, odlot tutaj już sprzed bramy i tak 5, 10, 15, żeby je rozlatać i po prostu stwierdzić, że te gołębie już mają jakieś zmysły orientacji wyostrzone, żeby dobrze wracały, nie? A przed sezonem lotowym jak często wywozisz? W trakcie, przed sezonem staram się 10 razy zrobić taki trening. Ostatni mają w granicach 80-100 km i tam już idzie grupa po 10 sztuk. Czasami po 5, jeżeli widzę, że taka jest potrzeba. A później w sezonie lotowym staram się 1-2 treningi w tygodniu zrobić. To są krótkie przebieżki, 10-20 km maksymalnie czasami. Czasami nie ma czasu, albo nie ma samochodu, żeby jechać, albo warunki nie pozwalają. To wszystko się dzieje no, krótko i szybko, także żeby po prostu... Nie jest to tak, że co dzień trening. Po prostu staram się, żeby te gołębie nie popadły jakąś taką obsesję psychiki, że ciągle trening i ten stres. Muszą się czuć dobrze, dla nich ma być przyjemność, taki przelot szybki. I tutaj raczej nie robię takich treningów codziennych. Uważam, że nie jest im to potrzebne. A jeszcze zapytam, odnośnie lotów gołębi dorosłych, na przykład z jakich raz gołębi, z jakich hodowli tego najbardziej się spisywały te twoje ptaki w tym roku? No ten sezon, no, cały czas u nas jednak dominują te gołębie z linii 808 od Karola i z linii tych ciemnych, z tego starego 5432. Te krzyżówki tu jednak
wyprzedzają po prostu cały czas te gołębie. Dobrze się sprawdzają też gołębie właśnie od Wieśka Mielczaka-Skłobucka i od Grzyśka Lazara, tu się pokazały po tym olimpijczyku, ale jednak tutaj jest ta grupa większa tych gołębi, 808 razy ciemne i one jednak ciągle tutaj robią tą robotę taką czołową. A robisz jakieś krzyżówki na przykład mielczarków z lazarami albo z paszkami, coś takiego? Tak, tak, tutaj to jest krzyżowane i doskonale się też tutaj krzyżują, bo w zeszłym roku wylataliśmy drugiego wicemistrza Polski, no to tu już były dużo krzyżówek właśnie i mielczarki z 808 i z ciemnymi, i ciemne z mielczarkami i od Grześka Lazara i tu jednak, tak jak mówię, no dużo fajnych gołębi wychodzi, które chcą latać szybko i no i zostają na ten sezon, już się pokazały jako roczne, że potrafią latać szybko. Także tutaj no, jest grupa gołębi, które... A może zaprezentujesz nam teraz te swoje najlepsze gołębie? No, pokażemy te gołębie, które w tym roku się pokazały tam i coś tam ugrały dla nas. Tu chciałem zademonstrować samiczkę. Właśnie ta samiczka jest drugim lotnikiem okręgu w lotach gołębi młodych. Zajęła drugie miejsce na wystawie okręgowej. Koeficjent 5, chyba 12. I to jest właśnie z dwóch stron już 808 i linia 54-32. Bardzo fajna samica. Jej dziadek to był olimpijski gołąb właśnie z Nitry. On był wystawiany w olimpijski standard za namową sędziego. Ja go przełożyłem właśnie z kategorii B do kategorii olimpijski standard, ponieważ był wyjątkowo dobrze zbudowany. Także to jest właśnie ta samiczka, druga lotniczka okręgu i jest reprezentantem okręgu na wystawę ogólnopolską. Tu chciałem pokazać kolejną samiczkę, to też jest właśnie z jednej strony linia 808, z drugiej strony linia właśnie 54-32 i ta samiczka do czwartego lotu była najlepszym lotnikiem oddziału, ja ją nie włożyłem na piąty lot, to był 420 km, a to była późniejsza samiczka i tu ją zaoszczędziłem, ale czołowe konkursy, absolutna szpica właśnie, zademonstruje właśnie jej braci z lat wcześniejszych i tam są właśnie też reprezentanci na wystawę ogólnopolską z tej pary. Tu chciałbym zademonstrować samiczkę też, krzyżówkę 808 razy 54-32, to jest samiczka 30-29 i ta samiczka w zeszłym roku wylatała w drużynie mistrzowskiej okręgu w kategorii A i w mistrzowskiej kategorii D. Bardzo dobrze latała i w 2017 roku, w tym roku w kategorii A w drużynie wicemistrzowskiego okręgu też jest i w kategorii D też się sklasyfikowała w tej samej drużynie. Także bardzo szybka samica, rewelacyjnie lata i też tak jak mówiłem krzyżówka 808 razy 54-32 właśnie z tej linii ciemnych gołębi. Tu chciałem zademonstrować samiczkę z linii 54-32, jest wnuczką 54-32 i po kuzynie właśnie tego 54-32. Ojciec i matka barwy ciemnej, ta samiczka wyszła typowo gołębie Engels, mocno się cofnęły i ona nam wylatała w tym roku pierwszego lotnika okręgu w kategorii A. I tak samo najlepsza lotniczka oddziału w kategorii rocznej. Także ta samiczka nam tutaj super fruwała. Jest reprezentantem okręgu na wystawę ogólnopolską. Tutaj mamy samczyki z gołębika lotowego. I te gołąbki nam tutaj przez dzień siedzą na zewnątrz. I tak się odbywa co dzień, praktycznie do godziny 20 wieczorem. O 20 wieczorem są wpuszczane do gołębnika, karmione drugi raz. I przez noc przebywają właśnie w gołębniku. Rano są karmione i znowu na zewnątrz. I taki mija dzień za dniem. Kąpane tutaj są. Jeżeli są warunki trudne na zewnątrz, to oczywiście nie wypuszczam ich, bo bez sensu, żeby w jakichś mocnych warunkach atmosferycznych deszczach tutaj stały. Dlatego przebywają wtedy w środku. Ale zwykle co dzień na zewnątrz. Przez to uważam, że powinny się hartować, mają dużo tlenu. Ładnie są zapierzone i od razu widać, jeżeli gołębie mają jakieś mankamenty, problemy zdrowotne albo ich system immunologiczny jest słaby, od razu tu widać i takie gołębie no niestety są usuwane. Ale tutaj na tej chwili widzimy, wyglądają, że te warunki im dobrze tutaj służą. Nie? Także nie będziemy tutaj raczej zmieniać tego systemu. To się sprawdza. Czyli chować jakieś młode zimowe, czy kiedy w ogóle zaczynasz łączyć gołębie? W styczniu, początek stycznia będą parowane gołębie gospodowe, jeżeli się nic tam po prostu nie wydarzy takiego, żeby to opóźnić, ale taki plan jest, że styczeń
i tylko gołębie w rozpłodzie będą parowane i tu będziemy puszczać jakąś grupę gołębi. Gołębie lotowe myślę, że w granicach 20 lutego i tam jeden lęk maksymalnie po jednej sztuce na miejsce i tak będziemy zaczynać sezon lotowy. Czyli jak zaczynasz loty, to wychowujemy jakieś młode, czy tylko tego jednego? Znaczy 24 wdowce mamy klasyczne i te wdowce już wiadome 1 maja przed pierwszymi lotami już 2-3 tygodnie są bez hodowania. Klasyczne wdowce już przygotowane pod kątem typowego wdowieństwa, a czasami tak robię, że gołębie na totalu 24 pary, one zaczynają sezon od młodego tam powiedzmy dwutygodniowego i tak po prostu staramy się to przedłużyć, żeby te gołębie formę miały do końca sezonu i chciały nam coś tutaj ugrać odnośnie końcowych lotów. Tu chciałem zaprezentować 2415, właśnie to jest gołąb z linii 808 i 5432. I ten gołąbek, jak wcześniej mówiłem, w zeszłym roku był najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii B z roku i chyba C z roku i w zeszłym roku też był najlepszy w okręgu i w kategorii B z roku. W tym roku jest na drugim miejscu w okręgu bez dwóch lat i będzie reprezentował właśnie też okręg na wystawie ogólnopolskiej. Bardzo fajny samczyk, kilka czołowych konkursów, 2 razy pierwszy konkurs, no szpicowy gołąb, super gołąb, który potrafi polecieć 500 km i zrobić wyprzedzenie, żeby polecieć samej szpicy. Tu chciałbym zademonstrować 3055, to też, tak jak widać, jest z linii 808. I ten gołąbek w tym roku nam się tutaj super pokazał jako gołąb dwuletni. Już w zeszłym roku bardzo dobrze latał jako roczniak, ale w tym roku jako dwulatek już pokazał swoją klasę i zrobił z 560 km pierwszy konkurs na rejon i drugi konkurs na okręg. Tam w granicach 14 chyba 500 leciało tysięcy gołębi i tutaj super wyprzedzenie zrobił. Także w tym roku najlepszy był w kategorii B w oddziele. Bardzo silny gołąb, super zbudowany, elastyczny, super pióro. Duży potencjał na przyszłość. Myślę, że ten gołąbek nam tutaj trochę super gołębi wyda i sam pokaże swoją klasę. Chciałbym zaprosić kolegów do wzięcia udziału w aukcji, która się odbędzie na portalu Nasze Gołębie. Ta aukcja będzie, dochód tej aukcji będzie poświęcony na koszty, które są związane z zakupem koszy transportowych do kabiny i tutaj myślę, że tutaj parę pieniążków chciałbym, żeby się te gołąbki sprzedały. Tam jest naprawdę kilka naprawdę fajnych gołębi, które warte uwagi są. I myślę, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany nabyć tam z tych aukcji jakiekolwiek gołąbki, także zapraszam bardzo i tutaj z góry dziękuję za zainteresowanie. To jest właśnie, też tutaj mamy gołębia, schowano się tutaj do celi, to jest z linii właśnie 5432 i 25% krwi 808. I ten gołąbek w zeszłym roku super latał i w tej drużynie wicemistrzostwa Polski, co zdobyliśmy, on był w tej drużynie i w tym roku jako roczniak też bardzo dobrze się tutaj pokazywał. Takie czołowe konkursy nam tutaj robił. Tu chciałem zademonstrować właśnie troszkę zimbredowanego gołębia na 808. Jest on wnukiem 808 i wnukiem 820. I ten gołąbek u nas w zeszłym roku był lotowany i był najlepszym lotnikiem oddziału w liczbie koeficjentów, także super szybko tutaj latał. I w tym roku parowany był na wnuczkę 808 i on dał nam samiczkę, która nam wylatała 5x5 i też potrafiła lecieć czołowe konkursy. I ze względu na kontuzję skrzydła na wiosnę został wycofany i został przeznaczony do rozpłodu. Także tutaj mamy wnuka 808 i wnuka 820. Uważam, że to parowanie jest ekstra the best.